skłusza Redeco. www.redeco.pl. Tenisistki stołowe AZS-u Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław podejmą KTS Tarnobrzeg w kolejnym spotkaniu Ekstraligi. Warto odwiedzić w sobotę halę przy Kamiennej, bo rywalki są najlepszą ekipą w kraju. Rozegrały 14 meczów. 14 meczów wygrały. Wrocławianki marzą o sprawieniu sensacji, bo mocno potrzebują punktów, by awansować do czwórki. Początek spotkania w sobotę o 16. Przez dwa dni weekendu w hali przykrupniczej we Wrocławiu rozegrany zostanie turniej ćwierćfinałowy młodziczek w piłce siatkowej. W zawodach weźmie udział 6 zespołów podzielonych na dwie grupy. Impel Gwardia trafi do podgrupy z MMKS-em Kędzierzyn-Koźle i MKS-em Zorza Wodzisław Śląski. Zwycięzca rywalizacji zagra z drugą drużyną drugiej podgrupy, a ekipa, która zajmie drugie miejsce z jej zwycięzcą do kolejnej rundy mistrzostw kraju, awansują dwa zespoły z wrocławskiego turnieju. Mecze w sobotę i w niedzielę od godziny 10. W sobotę rozegrany zostanie pierwszy mecz 9. edycji amatorskiej ligi Spartan Cup. W tym sezonie do piłkarskich rozgrywek zapisało się 38 zespołów. Dzięki atrakcyjnym nagrodom udało się poprawić frekwencyjny rekord. Mecze będą rozgrywane na boisku Przykrajewskiego. Sezon rozpocznie się spotkaniem o Superpuchar między zespołami Śródmieście i FC Albatros. Początek meczu w sobotę o 15. Przed nami trzecia runda wrocławskiej ligi Time Attack i wrocławskiej ligi rajdowej. Najszybsi kierowcy miasta spotkają się w sobotę o 8 na torze Redeco przy Rakietowej. Zainteresowanie rywalizacją jak zwykle ogromne. Wystartuje przynajmniej 100 pojazdów. Jak co miesiąc zmagania w różnych kategoriach, zależnych przede wszystkim od pojemności samochodów. W sobotę też warto odwiedzić Aquapark we Wrocławiu. Rozegrany zostanie inauguracyjny turniej Aqualiga, czyli Ligi Pływackiej. Udział w zawodach bezpłatny. Wystarczy wypełnić formularz na stronie Parku Wodnego. Impreza odbędzie się w 7 grupach wiekowych. Najpierw od 13 wystąpią kajtki, czyli dzieci do 10 roku życia, później grupy Nemo i Rekin, odpowiednio do 14 i 20 lat. Wreszcie przyjdzie czas na starszych. W Optimie najstarsi będą mieć 30 lat, w Pro 45, w Mastersach do 65, a seniorzy to grupa powyżej 66 roku życia. Nowe centrum skłusza Redeco. www.redeco.pl